Witam bardzo serdecznie na moim kanale Beauty Mind. Dzisiaj troszeczkę tak inaczej, może nawet powiedziałabym nieoficjalnie. Trzymam kamerę na drążku, więc mam nadzieję, że uda mi się to wszystko nagrać i powiedzieć właśnie w te kilka może minut. Mamy luty, mamy kolejny weekend, u nas jeszcze zimowo, dużo śniegu nam spadło przez ostatnie 2 miesiące, więc do tej wiosny jeszcze nam daleko. W tym wideo może pokażę tak kilka rzeczy, tak troszeczkę nie, powiedziałabym może świątecznie całkiem, ale znalazłam kilka, może parę pomysłów i będę chciała to jakoś wszystko zrobić w tym tygodniu, bo nie uda mi się tego wystawić w ten weekend. Tak jak mówiłam, pojawiam się rzadziej ze względu na moją rękę. Ona jest w dalszym ciągu jeszcze trochę usztywniona, chodzę już na terapię, ale naprawdę te kilka tygodni zrobiło swoje, więc ręka jest nie jeszcze. Nie funkcjonuje tak, jak powinna, ale już jest lepiej, więc będę robić kilka takich drobiazgów, takich świątecznych, troszeczkę i bardziej takie ogólne. Chcę tutaj troszeczkę zmieniać meble, oczywiście, jak to u mnie bywa, nie usiedzę na miejscu, więc zawsze sobie coś wyszukam i znajdę, więc zapraszam do mojego wideo. Mam nadzieję, że będzie się podobać, a jak się będzie podobać, proszę subskrybujcie i oglądajcie moje wcześniejsze wideo, oczywiście są po angielsku i moje, które będą się pojawiać w przyszłości. Także do usłyszenia, do zobaczenia i mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić tymi moimi poczynaniami artystycznymi. To jeden z projektów, można powiedzieć, do zmiany. Ta oto lampa, którą kupiłam w sklepie antycznym, a jak widać, rozmontowałam ją już, odkręciłam, więc będę chciała ją przemalować. Chcę przemalować ten ciemny brąz. Nie bardzo mi to pasuje tutaj. Tak przyglądałam się jakiś czas dłuższy i stwierdziłam, że jednak będzie lepiej jaśniejszym. No i ten klosz, którym jest, no nie, tutaj jak widać kwiat nałożony i nie wiem, czy uda mi się ściągnąć powiedzmy tą farbę, bądź też można powiedzieć to malowidło, ale spróbuję znaleźć jakiś sposób na to, także będę chciała to właśnie w tym tygodniu przemalować. Pójdę teraz na dół i tam użyję tej farby w sprayu, ten chalk, czyli tak zwana taka bardzo, ona jest bardzo skondensowana, ale jednocześnie bardzo daje dobry efekt, więc mam nadzieję, że po całości, jak już to wszystko będzie skończone, będzie wyglądać ładnie. Projekt, właściwie to nie jest nawet projekt, takie troszeczkę zmiany chcę tutaj zrobić. To jest ta oto szafka piękna, przepiękna, którą przywiozłam z Europy, przywiozłam właściwie z Włoch, przyjechała przez Polskę, później ją wzięłam, zapakowałam, przywiozłam tutaj do Kanady. Jest piękna, naprawdę mi się podoba, ale chcę zrobić małą zmianę. Oczywiście zostawię wszystko w oryginale tutaj, bo bardzo ładny jest tutaj, jak widać, wzór. Chcę tylko ten blat nieco zmienić. Dla tej oto lampki, jak widać, ona już jest prawie gotowa. Zajęło mi to trochę czasu, bo musiałam naprawdę robić takimi warstwami, bo to jednak ten metal, na metalu farba się inaczej trzyma, ale tak jak wcześniej wspominałam, używam taką bardzo dobrą farbę, która bardzo dobrze trzyma kolor i jest taka matowa. I tutaj w tej chwili kupiłam farbę, która jest, to jest ten sama firma, to jest ta sama farba, ta sama nazwa, tylko kupiłam ją, będę ją malować tym razem, już nie jest w sprayu, tylko będę używać pędzla właśnie, ale najpierw, zanim to zrobię, chcę użyć taki podkład, tutaj jak widać jest, więc najpierw użyję ten podkład
i później będę malować tylko tutaj ten blacik, więc ta lampeczka powinna wyglądać naprawdę ładnie. A jeszcze mam pomysł na tą lampkę, z tym, że pokażę ją za chwilę, o co mi chodzi. Chodzi mi o ten abażurek, który również pomalowałam. Nie mogłam ściągnąć tej farby, tych kwiatów z tego abażurka, więc postanowiłam pomalować, ale chcę nałożyć taki ładny wzór, który znalazłam w sklepie w takim dolarowcu, więc zabieramy się do roboty, bo chcę dzisiaj to skończyć. Tak więc, a moja lampeczka jest już gotowa, przemalowana. Oczywiście musiałam nakładać kilka warstw tej farby, tutaj nawet się zrobił zaciek, no ale jest tak jak jest i teraz będę to wykańczać. Oczywiście nie mogłam ściągnąć, a zmazać ten kwiat, który tutaj jest po tej stronie, po tej, więc postanowiłam znaleźć inny sposób na to. Kupiłam takie oto samoprzylepne tutaj napisy, a różne takie właśnie ciekawe rzeczy w dolarowcu i będę to naklejać i tak jak tutaj pokażę, te kwiaty akurat wybrałam, które tutaj właśnie przykleję, one idą w ten sposób i w ten sposób, tutaj na rysunku widać jak to wygląda, dosyć ładne, więc mam nadzieję, że efekt będzie ładny, lampeczka wygląda, ma już teraz inny wygląd. Mój blat jest gotowy, a już jest ten podkład jest już gotowy, to znaczy jest już suchy, więc będę teraz nakładać farbę. No i oczywiście mam nadzieję, że to wszystko wykończę dzisiaj, żeby już to ładnie ustawić i zobaczymy, jak to się będzie prezentować, a jak już jest właśnie wszystko wykończone. Kolejnym pomysłem jest uszycie sobie, bądź kupienie, ale ja pomyślałam, że chyba będzie lepiej, jak coś sobie sama zrobię, obrus, a bardziej narzuta. Obrus mam zielony, taki prosty, a pomyślałam sobie, że coś bardziej takiego świątecznego, taki akcent, więc postanowiłam coś znaleźć i oto są te ścierki, które były cztery w komplecie. Są 40 na 40 cm, a tutaj w tym dwa boki, przepraszam, odprułam, więc to są takie te wewnętrzne tutaj
i będę je łączyć, muszę rozprasować najpierw te szwy. Jak już połączę, to zobaczymy, jaki jest efekt. Podejrzewam, że będzie dosyć ciekawe, bo te zajączki naprawdę są ładne na każdym rogu, więc będzie się dobrze prezentować, zwłaszcza, że ta zieleń jest podobna do tego obrusa, który już mam, więc to taki będzie dodatek jakby do stołu. Także oto, proszę, takie ładne zajączki. Jak widać, moje wideo jest krótkie, jest tego niewiele, są to rzeczy proste, szybkie, łatwe do zrobienia, ale miałam to w planie zrobić od jakiegoś już czasu, no i jak wiadomo, jak wspominałam, mam trochę więcej czasu teraz, kiedy muszę wyleczyć swoją rękę ze złamania. Jak widać, ona jest już coraz bardziej funkcjonalna, coraz bardziej mogę ją używać. Nie noszę oczywiście gipsu, nie noszę takiej ochronnej tutaj podstawy, tutaj z tej strony, bo potrzebne mi to jest, żeby ją ćwiczyć. Także oczywiście moje poczynania są też ograniczone, ale to, co mogę, to, co da się zrobić, robię i przerabiam. Chcę się dzielić z Wami tymi pomysłami. Może kogoś zainspiruję, może komuś się coś spodoba, więc jak najbardziej. No, na dzień dzisiejszy wiadomo, że ludzie patrzą bardziej na wiadomości zupełnie innego typu. Nasze umysły są skierowane dzisiaj, no niestety, na Europę, na to, co dzieje się na Ukrainie, i ja również osobiście, no niestety, jestem myślami tam w Polsce, ponieważ moja rodzina, mój tato jest bardzo blisko granicy polsko-ukraińskiej i oczywiście martwię się bardzo. Ma w swoim domu rodzinę ukraińską już od tygodnia, no i oczywiście jak możemy, pomagamy. Tutaj też ze swej strony byłam ostatnio z córką w kanadyjsko-ukraińskim banku i wspomogliśmy Ukrainę finansowo, więc trzymamy dech w piersiach, można powiedzieć. Musimy zatrzymać to szaleństwo, musimy być ludźmi i musimy sobie nawzajem przede wszystkim pomagać teraz w tej trudnej sytuacji. Miejmy nadzieję, że to nie będzie trwało długo, bo dzisiaj w XXI wieku świat idzie bardzo szybko i te rzeczy bardzo szybko mogą wyjść spoza kontroli, więc trzymajmy kciuki, trzymajmy serca otwarte i bądźmy dobrej myśli. Do usłyszenia, do zobaczenia, odwiedzajcie mój kanał i subskrybujcie, tego będzie więcej w przyszłości, postaram się coś pokazać, a tak ogólnie dookoła to, co mnie otacza tutaj w Kanadzie. I mam nadzieję, że będzie Wam się podobać, więc do usłyszenia.